Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe, a to jest lista gier, które przykuły moją uwagę wychodzących w lutym. Zapraszam. Dying Light 2, 4 lutego. Mimo opanowania epidemii, ludzie kierowani chciwością popełniają ostateczny błąd 7 lat po wydarzeniach z pierwszej części i tym razem wirus, który przez przypadek wydostał się z laboratoriów, zawładnął niemal całą Ziemią. 13 lat później do jednej z nielicznych ocalałych miejscowości przybywa Aiden Caldwell w poszukiwaniu siostry. Na miejscu różne frakcje walczą o władzę i nasz bohater oczywiście wpada w sam środek bagna. Gra pozostaje akcyjniakiem FPP z otwartym światem, jednak tym razem historia jest nieliniowa i kładzie nacisk na wybory ścieżek, frakcji oraz moralne. Dzięki naszym dokonaniom otoczenie będzie się zmieniać, na przykład warunki w danej dzielnicy się polepszą, przez co zyskamy wpływy w danej frakcji. Tak samo jak wcześniej będzie można wykazać się pomysłowością przy powalaniu zombiaków za pomocą różnego rodzaju broni znalezionej lub wytworzonej ze zdobytych surowców. Podobno częściej i sprawniej też będziemy eliminować zakradając się znienacka, jednakże wrogowie mają być cwańsi niż wcześniej dzięki poprawionej sztucznej inteligencji. Teren do eksploracji ma być 4 razy większy niż w jedynce, więc ponownie mistrzowie parkouru popiszą się umiejętnościami jeszcze bardziej rozwiniętymi niż wcześniej. Ograniczać nas będzie tylko pasek wytrzymałości, która będzie wymagana przy wszystkim, co robimy. Miejmy nadzieję, że twórcy posłuchają graczy w kwestiach, które im się nie spodobały po pierwszych pokazach i niedługo będziemy oglądać zapierające dech w piersiach widoki postapokaliptycznego świata. Ja najchętniej pobiegam w trybie kooperacji. Werewolf the Apocalypse, Earthblood, 4 lutego. Kolejna gra osadzona w znanym wielu świecie mroku, tym samym co na przykład Vampir Mascarada, może stanowić ciekawe uzupełnienie uniwersum na płaszczyźnie gier wideo. W świecie pseudo-współczesnym, pełnym wampirów, wilkołaków i innych potworów, wcielamy się w Kahala, człowieka zdolnego do przemiany w wilka czy wilkołaka, który powraca z wygnania, by odratować swój upadający klan. Muszą stawić czoła korporacji Endron, która swoimi poczynaniami zakłóca równowagę w naturze. Po drodze, zależnie od sytuacji, trzeba przybrać odpowiednią formę. Jako człowiek wykonamy najbardziej zwyczajne czynności, jako wilk łatwiej nam będzie infiltrować i eksplorować, a jako wilkołak walczyć. Francuskie studio do tej pory produkowało raczej średniaki, czy ta gra okaże się większym krokiem w przód? In combat, the Krynos has two stances. The first is designed for agility, allowing the beast to move around quickly and perform fast attacks while having great mastery of the terrain. Rage is central to combat. It builds up as you deal damage to the enemies and allows the Krynos to perform special moves. Zoria the Celestial Sisters, 8 lutego. Były dwie siostry, noc i dzień. Obie piękne tak samo, lecz jedna z nich została strącona z nieba i teraz razem muszą współpracować, by przywrócić ład na świecie. Jako noc oglądamy akcję z zapleców bohaterki i musimy trzymać się zaciemnionych ścieżek. Za pomocą siły wiatru przesuwamy obiekty oraz istoty, nie możemy jednak walczyć. Bogini dnia potrafi, ale tylko w jasności, którą może zorganizować zmieniając porę na zegarze, tym samym tworząc nowe drogi dla swojej siostry. Wszystko widzi z lotu ptaka. I tak razem z jeszcze jedną osobą możemy zabawić się w rozwiązywanie zagadek logicznych i pomóc boginiom zasiąść z powrotem na swych tronach. Zoria, the Celestial Sisters. Lost Ark, 11 lutego. Mówią, że MMORPG odchodzą w zapomnienie, jednak w niektórych rejonach świata mają się świetnie. Nic dziwnego więc, że właśnie tam powstają nowe. Lost Ark od koreańskiego studia miało na początku wyjść tylko na rynek azjatycki, jednak wydawcy uznali, że gra jest na tyle świeża, iż może zawojować świat. Fenomenalna grafika zróżnicowanego uniwersum zbudowanego na Unreal Engine oraz brak widocznych ograniczeń silnika czy klockowatości stwarza iluzję fantastyki, której potrzebujemy i daje nam nadzieję na to, że będzie zaskakiwać.
Zapomniany artefakt Arka, który miał chronić świat przed złem, poszukiwany jest teraz przez dowódcę demonicznych legionów, wypadałoby go więc wyprzedzić. Gra posiada pełnoprawną kampanię fabularną z interakcją z NPC-tami, filmikami i różnymi questami, walkami z bossami, swobodą rozwoju umiejętności, a przy tworzeniu postaci można wybrać jedną z prawie 20 klas. W miastach napotkamy innych graczy, w lesie zbierzemy drewno czy inne surowce potrzebne do rzemiosła, a w rzece złowimy ryby. To wszystko w formule free-to-play, więc pewnie gdybym nie uwielbiał grania w różne gry lub nie miał pracy, to bym nie mógł się od niej oderwać. Using the unique tripod system, you'll acquire skill points and customize your abilities to fit your playstyle. Each combat skill can be further upgraded 3 times to create hundreds of different combinations of unique and powerful abilities. Make your skills hit harder, fly farther, and cast faster, depending on how you... King of Fighters 15, 17 lutego. Dzięki legendarnemu producentowi SNK Playmore, odpowiedzialnemu za kultowe tytuły z salonów gier, otrzymujemy kolejną odsłonę świetnych bijatyk. Tak samo jak wcześniej, dostaniemy wachlarz postaci z indywidualnymi umiejętnościami i zestawem ciosów. Po wyuczeniu ich będziemy łączyć je w kombosy wykorzystywane w kolejnych starciach. Nie zabraknie wymaganego w dzisiejszych czasach multiplayera, w którym można będzie skopać tyłki graczom na całym świecie. Dobrze wiedzieć, że duch starych, dobrych bijatyk żyje i jest w dobrych rękach. The battle starts from character selection. Practice your moves in training mode, available online as well. Or put your combo skills to the test in trial mode. The gallery mode features character artwork and sound clips, as well as a special animated... Total War, Warhammer 3. 17 lutego. Najbardziej rozbudowana pod względem bitew odsłona serii Total War i ostatnia z trylogii uniwersum Warhammer. W tej części ruszamy na granicę wymiarów, gdzie będziemy mogli wybrać nowe frakcje, takie jak Armia Kislewa czy Kataju, tuż przy portalach do Królestwa, w którym panują bogowie chaosu. Tak samo jak wcześniej, rozporządzamy państwem i rozstawiamy armię na mapie świata w systemie turowym, a ogromne bitwy toczą się w czasie rzeczywistym, czyli to, co mistrzowie strategii lubią najbardziej. Nowością mają być jeszcze bardziej rozbudowane potyczki przy samych portalach chaosu, na końcu których pokonać trzeba wielkiego demona. Total War od pierwszej części zachwycał szczegółami oraz ilością czynników wpływających na przebieg walki. I choć wolę odsłony historyczne, to fantastyka wygląda kusząco. Może następne będzie Śródziemie? Catherine uses her lore of ice to quickly slide between engagements. To help ease the load on our guard, we'll use her devastating frost fang ability and heart of winter spell. Against such insurmountable odds, our warriors are sure to tire and take losses. Thankfully, we can keep our army fighting fit with the replenishments menu. Elden Ring, 25 lutego. Kolejna gra typu Soulsborne, czyli wymagające RPG z owianą tajemnicą fabułą w fantastycznym świecie pełnym mrocznych przeciwników i widowiskowych walk z bossami. W krainie The Lands Between, podzielonej na 6 królestw rozbity na części artefakt Elden Ring, pilnowany jest przez każdego z królujących w swym regionie bogów. Rozdzielenie owego pierścienia spowodowało, że nasz bohater odzyskał łaskę pradawnego drzewa, dzięki czemu mógł powrócić do krainy w celu odzyskania tytułowego przedmiotu. Tworzymy swojego bohatera i tak samo jak we wcześniejszych częściach, pomijając Sekiro, mamy dowolność w rozwoju swoich umiejętności oraz doboru oręża. Walka jak zawsze jest wymagająca i potrzebuje skupienia oraz rozplanowania taktycznego, zależnie od przeciwnika, z którym się zmierzymy. Walki z bossami jak zawsze będą widowiskowe i pełne heroicznej aury. Tym razem jednak świat jest otwarty i mamy dowolność w jego eksploracji, do czego przyda nam się wierzchowiec. Również w naszej przygodzie mogą towarzyszyć nam dodatkowo 3 osoby i nie tylko w starciach z bossami, jak to było wcześniej. Uwaga jednak na hakerów, którzy ostatnio atakują komputery graczy grających w Dark Souls 3 w trybie online. Wypatrujcie wiadomości co do zażegnania tego problemu, zanim zdecydujecie się zagrać w Elden Ring, udostępniając grze połączenie z internetem, albowiem na tę chwilę jest to niebezpieczne. Wierzymy jednak, że twórcom
uda się pokonać podłych rzeźmieszków, przez co szlachetni gracze będą mogli spokojnie wyruszyć na wspólną podróż po mrocznym świecie ich najnowszej produkcji. I to już wszystkie gry, które zwróciły moją uwagę tym razem. Dajcie znać, co jeszcze pominąłem, a co jest jeszcze warte sprawdzenia. A my zobaczymy się w następnej części już za miesiąc.